Cześć, witajcie w kolejnej części naszego bota do warcap. Jak widzicie, nasz AI przeciwnik gra już całkiem dobrze, jest nawet w stanie mnie pokonać. Dziś zajmiemy się jednak usprawnieniami tego algorytmu. Na dole możecie zobaczyć wyświetlone ilości ruchów, które są przeliczane przez naszego bota. 32 tysiące, 33 tysiące, 41 tysięcy. Tutaj jest ich mniej, ale tylko z powodu tego, że zaczynają się bicia. Jak jednak sprawić, by taki algorytm był jeszcze bardziej usprawniony, by był dużo szybszy? Dzięki temu moglibyśmy na przykład zwiększać głębokość. Oczywiście w przypadku warcap nie jest to mega uzasadnione, ponieważ konieczność wykonywania bić bardzo ogranicza ruchy, jednak każda bardziej złożona gra będzie, gwarantuję, już wymagać takich usprawnień. Tak jak mówiliśmy już w pierwszej lekcji, algorytm Minimax opiera się na przeszukiwaniu drzewa. Drzewa tworzonego przez nasze wszystkie możliwe ruchy i ich potomne ruchy, ich dzieci, etc. To drzewo nie musi być jednak zawsze przeszukane w całości. I do tego służą nam takie algorytmy jak np. Alpha Beta, czy bardziej skomplikowane jak Negastraut. Tutaj zajmiemy się naszą prostą Alpha Betą jako przykładem właśnie takiego usprawnienia przeszukiwania drzewa. Logika naszego algorytmu Alpha Beta jest dosyć prosta. Jak możemy sobie zobaczyć w pseudokodzie, poza węzłem aktualnym i głębokością przekazuje on jeszcze dwie wartości, alfa i beta. Alfa i beta to tak naprawdę zapis naszego ostatniego maksymalnego i minimalnego ruchu. Przy czym alfa jest ruchem maksymalnym, a beta minimalnym. W praktyce sprowadza się to do tego, że nasz algorytm obcina odpowiednie gałęzie. Kiedy to robi? Kiedy tak naprawdę nie będą miały one wpływu na wynik. Zatem, jeżeli na przykład w węźle max uzyskaliśmy kiedyś piątkę i w niższym węźle min zyskamy wartość niższą, to i tak jesteśmy już pewni, że nie ma sensu przeszukiwać drzewa dalej, ponieważ nasz max i tak zaneguje tą mniejszą wartość. Jeśli wybierzemy wartość najmniejszą, to będzie to minimalnie ta tutaj wskazana, jak teraz widzicie, czwórka. A skoro nasz max i tak ma już wpisaną piątkę, to nie będzie miała dalsza gałąź i inne podgałęzie tej naszej minimalnej czwartego rządka wpływu na rozgrywkę. Brzmi to skomplikowanie. Tak naprawdę najlepszym sposobem jest przejść sobie algorytm, oczywiście rozpisując kolejne wartości alfabeta. My to szybko zrobimy tak pobieżnie, mówiąc sobie o jednej gałęzi. Zatem, oczywiście nasz algorytm, wezmę tu jakąś kredeczkę, idzie sobie najpierw w dół, przeszukuje sobie te gałęzie wszystkie normalnie, żeby uzyskać pierwszy wynik i schodzi na dół. Według wywołania z Wikipedii, pierwsza alfa jest równa nieskończoność, a beta minus nieskończoność. W przypadku więc, kiedy jesteśmy powiedzmy na poziomie tej oto tutaj piątki, nasza alfa jest równa nieskończoność, a za betę, tak jak napisano w algorytmie, warto sobie zajrzeć. Za betę podstawiamy minimum z aktualnej bety i oczywiście z ich dzieci. W alfie jest tak samo. Za alfę podstawiamy zawsze maksa z aktualnej alfy i wartości alfa beta. Będąc więc przy naszej piątce, mamy alfę wartą nieskończoność, a za beta, skoro to węzeł minimalny, podstawiamy minimum z naszej aktualnej bety, czyli nieskończoności, ponieważ jeszcze jej nie zmieniliśmy od wywołania, i tej wartości piątki. Czyli tutaj już nasza beta wynosi 5. Alfa jest nadal nieskończonością. Oczywiście tutaj dostajemy szóstkę, beta aktualna jest 5, więc nie zmieniamy jej. Tak jak w normalnym węźle minmax dostajemy piątkę. Cofamy się z powrotem wyżej i będąc w naszej piątce mamy alfę, za alfę podstawiamy maksa z aktualnej alfy, czyli minus nieskończoności, oraz wartości węzłów niżej, czyli naszej piątki. Max z 5 i minus nieskończoność to oczywiście 5, więc uzyskujemy na początku wartość naszego węzła. Tak jak mówiłem, pierwszą tą gałąź musimy po prostu przejść, nic się tu nie zmienia. Ale przechodzimy już do drugiej gałęzi. Przypominam, nasza alfa jest aktualnie równa 5, beta, ponieważ jesteśmy wyżej, jest równa nieskończoność. I znów przechodzimy tutaj. Nasz min na początek za betę podstawi sobie wartość mniejszą z bety aktualnej, czyli nieskończoności,
i z pierwszej, i z wywołania niższego, czyli siódemkę. Mamy zatem betę równe 7 i alfę wyżej równą 5. Przechodzimy dalej. Znów za betę podstawiamy czwórkę, ponieważ jest mniejsza, aktualna beta to jest 7, więc mamy tutaj 4. I w tym wypadku wracamy do naszego algorytmu. Jeżeli alfa jest większa od beta, przerywamy przeszukiwanie. W obu przypadkach, zarówno maksa, jak i mina. Aktualna alfa wynosi 5, beta wynosi 4. Zatem przerywamy przeszukiwanie i nie wchodzimy już do dalszej gałęzi. Wracamy się, mamy tutaj piątkę, przenosimy ją. Oczywiście wywołujemy to samo dla tej gałęzi, tu są same trójki, jako że to minimum dostajemy trójkę. Wszystko dalej dzieje się analogicznie. Zatem, jeszcze raz. Nasza alfa beta sprawia, że odcinamy tak naprawdę niepotrzebne gałęzie. Tutaj, mając już maksa i wartość 5, a w minie uzyskując 4, tak naprawdę wiemy, że nasze minimum zwróci, uwaga, maksymalnie 4. Jeśli znajdziemy tu mniejszą wartość, jeśli znajdziemy tu większą wartość, i tak nie będzie ona brana pod uwagę, ponieważ mamy naszą czwórkę, a szukamy minimalnej. A skoro mamy naszą czwórkę, a i tak wiemy, że wyżej znajdziemy maksa, a mamy już piątkę, to nie ma sensu szukać dalej. Skoro ten węzeł z tą czwórką zwróci nam maksymalnie 4, a wyżej mamy już wpisane 5, a szukamy maksymalnego, to nie będziemy już potrzebować dalszych wartości, ponieważ nie będą one w ogóle brane pod uwagę. Logicznie jest to w zasadzie proste. Algorytm do napisania w zasadzie też jest prosty, chociaż w pierwszej chwili nasze zasady, kiedy się przeczyta ten pseudokod, mogą trochę tego nie oddawać. Przejdźmy jednak już właśnie do pisania kodu. W naszym Unity tworzymy sobie oczywiście nowy skrypt, który nazwiemy alfabeta. Nasza alfabeta, podobnie jak minmax, będzie liczyć po AI algorytm. I implementować tą metodę, którą tutaj sobie życzy, czyli nasze run. Usuwamy start i update, nie są one potrzebne. Bardzo duża część logiki będzie podobna do naszego minmaxa. W praktyce potrzebujemy praktycznie 90% tego samego kodu. Trochę go oczywiście jednak w międzyczasie przerobimy. Myślę, że nie będzie niczym złym, jeśli po prostu skopiujemy sobie może najpierw tą naszą funkcję run minmax, czyli tą rekurencyjnie wywoływaną, potwornie wielką. Zmienimy ją oczywiście na run alfabeta. I potrzebujemy trochę innych wartości. Rozmiar planszy, ID gracza, głębokość i minimalność, to wszystko jest aktualnie potrzebne. Oczywiście potrzebujemy jeszcze jednak dwóch floatów. Float alfa oraz float beta. Automatycznie zmiana nazwy trochę podpowiada nam, gdzie co musimy zmienić. Wcześniej lecieliśmy po prostu po wszystkich dzieciach naszego noda. Jeśli minimalnie, to zwracaliśmy odpowiednie wartości, jeśli maksymalnie inaczej. Teraz rozbijemy tą pętlę na dwie. Jest to oczywiście przypadek, jeśli ruch zawiera dzieci. W oryginalnym algorytmie na Wikipedii mamy tak naprawdę dwa case'y, ponieważ są tylko dwie możliwości zwracania przy ruchu naszym i przeciwnika. U nas były one rozbite na cztery, ponieważ był ruch przeciwnika i nasz dla dzieci i ruch przeciwnika i nasz dla zwykłego noda. Tak czy siak, jest to przypadek, jeśli ruch zawiera dzieci. Jeśli minimalny. Bardzo prosto, czytając z Wikipedii. Jeśli przeciwnik ma zagrać węźle, w naszym przypadku oznaczało to min, dla każdego potomka węzła. For each move child
in more children. Za beta podstaw min z beta i wywołanie tego alfabeta. Czyli za beta podstawiamy math.min z aktualnego beta i z naszego run alfabeta od wielkiej ilości algorytmów. Child, board, board size. Tutaj nie zmieniamy ID gracza, ani głębokości, ponieważ jest to wywołanie dla dzieci. Również nadal jest min, alfa, beta. Warto jeszcze zapisać sobie od razu nasz grade i oczywiście ruch. Tylko w przypadku nie min. Zatem trzecia linijka to nasz warunek. Jeżeli alfa jest większa bądź równa beta, to jest właśnie ten moment odcięcia, o którym mówiłem, że znajdujemy node, który już tak naprawdę dalej nie będzie brany pod uwagę. Wtedy po prostu przerywamy przeszukiwanie. W naszym przypadku oznacza to, że zwracamy linię, przywracamy oryginalne dane i zwracamy grade. W przypadku nie min, czyli tutaj możemy sobie na przykład dodać else'a. Znów for each move child in move children za alfa podstawiamy math.max z naszego alfa i wywołania. To wywołanie będzie identyczne, można je stąd skopiować. Musimy właśnie zrobić to, co robiliśmy zawsze, czyli dopasować nasze dzieci i oczywiście przypisać zwracaną cenę. I jeżeli alfa jest większy bądź równy beta, wracamy. Wracanie jest naszym standardowym przywróceniem danych i zwróceniem oceny. Ten końcowy przypadek to tak naprawdę nasze takie zabezpieczenie, jeśli nie odcięlibyśmy żadnej gałęzi. Bo zauważcie, że tutaj nasz return jest jedynie w przypadku, gdy alfa było większe od beta. Co jednak, gdy się tak nie stanie, jak choćby w pierwszym nodzie, gdzie tak naprawdę przelatujemy po wszystkich wartościach. Czyli tak naprawdę nigdzie alfa nie było większe od beta. Otóż wtedy klasycznie zwracamy właśnie nasz grade. Aktualnie algorytm po tej drobnej poprawce wygląda bardzo podobnie. Napisaliśmy na razie ten przypadek dla dzieci i w move.children nie było równe 0, czyli nasze wywołanie jakby na tym samym poziomie. Musimy tu jeszcze oczywiście wybierać ruch. Wydaje mi się, że usunąłem tu przypadkiem naszą linię, która przypisuje selected, zatem selected równy child w obu przypadkach. Ten assert możemy stąd wyrzucić, a nasze przypisanie dzieci tak naprawdę przesunąć. Czyszczenie tablicy możemy przesunąć na koniec, razem z komentarzem oczywiście go dotyczącym. Tylko wtedy musimy je również dodać przy innych zwracaniach, czyli tutaj. Nasze selected jest równe child, również wystarczy dodać tutaj. Nie musimy tego robić przy każdym przypadku. Jeżeli ruch zawiera dzieci, wykonaj dla wszystkich dzieci. Jeżeli minimalny, dla każdego dziecka. Za betę podstawiamy minimum z bety i wywołania na tym samym poziomie, w cudzysłowie. Oczywiście podstawiamy naszą ocenę. Jeżeli alfa jest większa od beta, robimy odcięcie. Podstawiamy sobie nasze selected za child. Przywracamy linię, zwracamy ocenę. Podstawiamy wcześniej.
jeśli szukaliśmy maksa dla każdego dziecka. Zamieniamy alfę, więc math.max alfa i wywołanie na tym samym poziomie. Jeżeli alfa była większa od beta, czyli nasz przypadek odcięcia, to wszystko jest praktycznie algorytmem, który przed chwilą widzieliśmy w pseudokodzie. Podstawiamy dziecko. Tu jest nasz przypadek usuwania pozostałych dzieci, ponieważ musimy wybierać najlepsze dla ruchów rekurencyjnie wielkich. To było omawiane jeszcze przy pisaniu warcap, więc jeśli jesteście tutaj z innego tylko dla bota, możecie to zignorować. Przywróć linię, dane i zwróć ocenę. Trzecia opcja. Widzę, że selected jest równe child. Trzeba robić tylko w tamtym przypadku. Zatem tutaj if nie min dodatkowo. A to chyba jednak trzeba wyrzucić tutaj. Przywracamy naszą linię. Przywracamy oryginalne dane i w przypadku, jeśli nie odcięliśmy niczego, zwracamy ocenę. OK, to było skomplikowane. Drugi warunek będzie prostszy. Przede wszystkim nie mamy naszego max depth, ale to kwestia tego, że nie dopisaliśmy sobie private int max depth równe. Tutaj może być to myślę nawet 7. Mam nadzieję, że nie zamuli za bardzo. Zatem nasza maksymalna głębokość. Tutaj raczej jest kwestia using system collections generic. A dalej już musimy coś przerobić. To jest przypadek zwykły. Tu jest maksymalna głębokość. Przy maksymalnej głębokości niewiele się zmieni. Zaś przy zwykłym wywołaniu znów. Listę możliwych ruchów przeciwnika klasycznie robimy tak samo. Tą część możemy praktycznie wywalić. I znów, jak mówiła nam Wikipedia. Jeśli jesteśmy w węźle minimalnym, dla każdego ruchu move in passive enemy moves, za beta podstaw math.min, czyli mniejszą wartość aktualnej bety i wywołania alfy bety dla dziecka, czyli enemy move, boarda, rozmiaru planszy, 1 minus player index, głębokości plus 1, negacji naszego min, alfy i bety. Podpiszmy od razu nasze grade, w tym samym przypadku, jeśli jednak nigdy byśmy nic nie zwrócili, nie obcięli gałęzi, żeby było zwrócone tu na końcu. Jeśli alfa jest większa od beta, oczywiście przywracamy nasz model i zwracamy ocenę. Else, czyli nasz przypadek maksymalnego węzła dla każdego noda. Move, enemy move, in. Prawdopodobnie moglibyśmy to zrobić na mniejszej pętli liści i kodu. Ja chcę, żeby ten algorytm był bardzo analogiczny do tego, który widzicie tutaj w pseudokodzie, żeby zrozumieć, że tak naprawdę posługujemy się po prostu czystym algorytmem, a nie żadnymi szczególnymi odkryciami. Dla math.max z alfa i run alfa beta od enemy move, czyli nasz ruch aktualnie przeglądany, oczywiście board size, oczywiście 1 minus player index, głębokość plus 1, te wywołania już wcześniej przerabialiśmy, negacja mina, alfa, beta, czyli w sumie jedyna nasza nowość. Za grade podstawiamy alfa i jeżeli alfa jest większe bądź równe beta, zwracamy, co musimy zwracać. OK, nasz AI algorytm i nasz AI player. Nasz AI player przyjmuje AI algorytm, więc możemy po prostu zmienić nasz AI algorytm na po prostu new alpha beta. Oczywiście jeszcze musimy napisać funkcję wywołującą. Ona będzie krótsza. To jest to nasze run, które praktycznie też całe znajduje się w naszym minmaxie. Damy sobie nasz kod
i bezpośrednio go po prostu tutaj kopiujemy. Oczywiście wywalamy to, co nam jest niepotrzebne. Tu będzie oczywiście run alfabeta. Musimy sobie te wartości przypisać. Nie. Alfa przy pierwszym wywołaniu ma być równo float.minValue, beta float.maxValue. To zamieniamy na GameController get instance. Players od player index. Tą linię wywalamy. Aktualnie to wywołanie nie jest do końca prawidłowe, ponieważ jest ono wywołaniem standardowej alfabety, znaczy standardowym wywołaniem min-maxa. Tak naprawdę przeszukujemy wszystkie nody, ale dla upewnienia się, czy wszystko działa, tak naprawdę możemy je zostawić, bo jak po prostu nie będziemy odcinać na tym najwyższym poziomie. Nasz AI player dostaje więc algorytm. Sprawdźmy, czy to wszystko ma ręce i nogi. Jak już mówiłem, zawsze debugowanie, a błędy mogły się zdarzyć przy takim dużym kodzie, warto zacząć od najmniejszej planszy. Tu już kiedyś tłumaczyłem, że nasz algorytm jest mądry, jeśli wykonuje właśnie ten ruch, który wykonał, ponieważ w tej chwili nie mamy już absolutnie żadnych szans. Jeśli coś by było źle, prawdopodobnie nasz algorytm zrobiłby taki oto ruch i praktycznie łatwo dał się pokonać. Mamy więc podstawy przypuszczać, że zrobiliśmy coś nieźle. Chwilowa gra upewni nas jeszcze, czy przypadkiem nie pojawiają się żadne aserty. Choć już widzimy, że nasz bot chodzi raczej powoli, ale ma głębokość ustawioną na 7. Może być więc niezbyt mądry. I jak właśnie widzimy, coś jest nie tak. Tak jak zawsze mówiłem, jeśli wszystko byłoby w porządku, raczej nie dałby się tak łatwo pokonać, a w tej chwili robi dosłownie bardzo, żeby to nie powiedzieć, toporne ruchy. Wróćmy więc do algorytmu. Jak już wspominałem wcześniej, niestety debugowanie tej logiki czasem sprowadza się do bardzo żmudnych poszukiwań. Ja w tej chwili rzeczywiście pozwoliłem sobie przeskoczyć chwilę i odnaleźć błąd. Nie znajdował się on zupełnie w algorytmie. Błędne znajdowanie ruchów dla naszego gracza, które nie ograniczało w pewnym miejscu warunków dla damek. Wszystko będzie teraz wrzucone na GitHuba, żebyście mogli sobie to obczaić. Potocznie mówiąc, sprawiało po prostu, że nasz bot myślał, że istnieją ruchy, które nie istnieją. Zakładał, że mogę zrobić coś, czego nie zrobię, bo ja nie wiem, że to jest możliwe według zasad. I krótko mówiąc, był zbyt mądry, jak na granie ze mną. W tej chwili już klasycznie przegrywam z nim partię. Nie jestem za dobry w tą grę, jednak zakładam, że ktoś lepszy być może by wygrał. Idea jest jednak prosta. Tak jak już nieraz wspominałem przy tej serii, nie zawsze debugowanie sztucznej inteligencji musi się właśnie sprowadzać do debugowania samego algorytmu. W tej chwili zadziałał przy małych polach, ponieważ nie było tam damek. Ten warunek nie działał, jednak jeżeli bot zachowuje się głupio, to tak naprawdę to jest jedyny sygnał, że coś jest nie tak. Może to być algorytm, jeśli jednak zwraca dobre wartości, bardzo możliwe, że jest to właśnie na przykład błąd w zasadach. I myślę, że to jest największa nauka z tej całej serii. Należy zwracać uwagę na bardzo wiele rzeczy i szukać błędów, czasem nawet po prostu grając sobie partię z tym botem. Warto zauważyć, czy nie robi jakichś dziwnych ruchów, sprawdzać, czy one są możliwe do odtworzenia normalnie, grając jeden na jeden z ludźmi, grając samemu ze sobą. I na tym zakończymy tą serię. Przez wiele przeszliśmy. Na początku mieliśmy bardzo prostego bota, mieliśmy same warcaby, napisaliśmy bota. Teraz ulepszyliśmy go trochę, żeby działał szybciej. Pokazaliśmy sobie, czym są heurystyki. I mam nadzieję, że zainteresowaliście się tym tematem. Warcaby nie wymagają bardzo dużej sztucznej inteligencji. Tak jak mówiłem, tutaj przez to, że te pionki ograniczają czasem ruchy koniecznością bicia, nie zawsze mamy bardzo wielkie drzewa do przeszukiwania. Szachy czy jakiekolwiek inne bardziej złożone gry turowe wymagają już dużo więcej ruchów. Tam
Ta alfabeta i inne algorytmy mają już bardzo duże znaczenie. Zachęcam Was do poczytania o tych algorytmach, do rozwinięcia swojej wiedzy bardziej. Ja zaś się z Wami żegnam. Dziękuję za wspólne oglądanie, za wspólne pisanie kodu i do zobaczenia.